Witam Państwa w Ochotniczej Straży Pożarnej Woli. Dzisiaj omawiamy kolejną prądownicę. Jest to pierwszy typ prądownic, jaki był w naszej jednostce. Prądownica typu Supon. Jak ją obsługujemy? Może jak wygląda? Tak samo, posiada rączkę oraz dosyć małą wajchę, gdzie uruchamiamy nasz prąd wody. Dobrze, uruchomimy sobie ją, prawda? Więc tak, pociągamy do siebie. Mamy pierwszy prąd wody. Co w tej prądownicy jest dziwnego? Mianowicie, jeżeli chcemy zmienić litraż, nie mamy napisanego, jaka pozycja, ile daje litrów wody na minutę, lecz mamy przedział od 1 do 5, więc zależnie od tego, jak dużo wody potrzebujemy, po prostu manewrujemy tą głowicą, choć nie wiemy, ile to jest litrów. Zapewne producent ma napisane w instrukcji, ile to jest. Czytelnie na prądownicy nie ma. No i oczywiście głowicą większą zmieniamy ze zwartego na kroplisty, no i na mgłowy prąd. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.